Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. I tematem mojej prezentacji jest właśnie to, co widać, czyli sukces czy porażka, co decyduje o poprawności gry komputerowej. Od razu powiem, że jeżeli kogoś zainteresowały game jamy i tworzenie gier, no to ja nie zamierzam tutaj przedstawić przepisu na sukces, który zagwarantuje, że dana gra będzie popularna, że będzie wiele osób, które będzie chciało w nią grać. Bo takiego przepisu po prostu nie ma. Nie wiadomo do końca, dlaczego dany tytuł dobrze się sprzedaje, podczas gdy inny, być może równie dobry albo nawet lepszy, nie osiąga takiego sukcesu. Niemniej jednak mam wrażenie, że można opisać pewien wspólny mianownik dla tytułów, które osiągnęły większy lub mniejszy sukces. Będę się posługiwał tutaj terminem sukces w znaczeniu takiej naprawdę większej popularności, bo nie chodzi tylko o to, żeby dana gra przyniosła zysk i zarobiła więcej niż kosztowało jej wyprodukowanie, ale chodzi o to, żeby faktycznie stała się elementem kultury, żeby wielu graczy podchodziło do niej z jakąś estymą, z jakimś zadowoleniem. I teraz jakby się tak zastanowić, jakie mogą być czynniki sukcesu, co może wpływać na to, że dana gra jest popularna, no to moglibyśmy rozważyć takie opcje, jak na przykład stworzenie kamienia milowego. Czyli jeżeli dany tytuł zmienia gatunek gry, rozwija go albo zmienia całą branżę, no to można by oczekiwać, że osiągnie on sukces. I tutaj przykładem mógłby być Doom, FPS znany chyba przez wszystkich graczy, który na wiele, wiele lat wyznaczył pewne trendy i pewne wzorce, którymi FPS do dzisiaj się charakteryzują. Następnym czynnikiem jest społeczność utworzona wokół gry, ale pytanie, czy ta społeczność powoduje, że gra jest popularna, czy to dopiero dobre wykonanie gry sprawia, że społeczność się wokół niej buduje. I tutaj oczywiście najlepszym przykładem byłaby jakaś gra MMO World of Warcraft. Myślę, że byłoby to najlepszy przykład utworzonej społeczności, dlatego że gracze tej gry są naprawdę bardzo zróżnicowani. Dowodem tego jest historia o incydencie zakażonej krwi, który miał miejsce kilka lat temu i do dzisiaj jest przedmiotem badań dla epidemiologów. Chodziło tam o to, że w wyniku pewnego błędu trucizna, zakażenie, które gracze otrzymywali podczas walki z jednym z bossów, nie zniknęło po tym, jak walka się skończyła i gracze rozprzestrzeniali się po całym świecie, infekując też innych graczy i wywołując w efekcie pandemię w całym świecie Warcrafta. No i epidemiolodzy do dzisiaj patrzą na to jak na dobry przedmiot badań, dlatego że tak samo jak podczas prawdziwej epidemii w rzeczywistym świecie gracze podzielili się na tych, którzy starali się zbudować jakieś grupy pomagające sobie nawzajem przetrwać, na tych, którzy specjalnie zarażali innych i byli tak jakby przykładem terrorystów w świecie Warcrafta. Zresztą różne służby też patrzyły na ten przykład zakażonej krwi w Warcraftie, jak na możliwość sprawdzenia, badania pewnych zachowań terrorystycznych. Więc to była naprawdę poważna sprawa i dowodziło to, że World of Warcraft ma naprawdę świetną i zróżnicowaną społeczność graczy. Otwarty świat. Może trzeba zrobić otwarty świat, rozbudowany, ogromny, żeby gra zyskała popularność. No i GTA tutaj mogłoby być tego dowodem, ale przecież nie wszystkie gry z otwartym światem osiągają tak samo duży sukces jak GTA, czy jak ostatni fenomen Minecraft.
Może dobra promocja, może w ogóle nie trzeba robić dobrej gry, może można zrobić jakąkolwiek i po prostu włożyć mnóstwo pieniędzy w to, żeby ją wypromować, żeby pokazać ją w telewizji, pokazać ją w gazetach, wrzucić ją na Steama i to, czy ona będzie dobra, nie będzie miało żadnego znaczenia. A może jest coś jeszcze innego? Czy ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, co jeszcze mogłoby wpływać na dużą popularność gry? Wykonanie. Ale wykonanie w jakim sensie? Jakoś gry, w sensie grafika. Chodzi Ci o to, żeby była dopracowana. Coś jeszcze? To kto tą grę robi? Tak, tak. Wiadomo, że w tym momencie, jeżeli Rockstar wyprodukuje jakąś grę, czy jakaś inna znana firma, no to będą mieli większe szanse na osiągnięcie dużego sukcesu niż małe studio, choć nie zawsze, bo przecież Minecraft został wyprodukowany przez studio, którego prawie nikt nie znał, a osiągnął ogromny sukces, jest jedną z najlepiej sprzedających się gier komputerowych. Myślę, że są pewne wspólne mianowniki, które da się wychwycić, zauważyć, analizując każdą grę, która osiągnęła duży sukces. I tymi mianownikami według mnie jest po pierwsze oryginalność. Oczywiście nie chodzi tu o oryginalność w sensie, że gra musi koniecznie być czymś całkowicie nowym, czymś, czego nie było wcześniej. Przykładem może być choćby Angry Birds, które nie zrobiło tak naprawdę niczego nowego. Mieliśmy wcześniej Yeti Sports, mieliśmy Craft the Castle na różnych stronach z grami online i Angry Birds wykorzystywało ten sam schemat. Nie było niczym nowym, a mimo to stało się już niemal ikoną popkultury. Są sprzedawane maskotki, są sprzedawane jakieś zeszyty z Angry Birds, więc generalnie sukces jest olbrzymi. Tylko dlatego, że to było po prostu właśnie oryginalne wykorzystanie pewnego znanego konceptu. Nie było wcześniej ptaków, które walczą ze świniami, no i to się najwyraźniej przyjęło. Graczom się to spodobało. Pomimo tego, że gra była naprawdę prosta i nie była, tak jak mówiłem, niczym odkrywczym. Konsekwencja albo żywotność. Chodzi mi tutaj o coś takiego, że jeżeli mamy grę typu GTA, która jest znaną serią od wielu lat, to każda następna część musi spełniać pewne oczekiwania, opierać się na pewnych znanych już graczom schematach, ale też wprowadzać coś nowego i wpływać pozytywnie na rozwój serii, na co oczywiście później przekłada się na odbiór tytułu. Natomiast jeżeli nie mamy do czynienia z serią gier, tylko z jednym tytułem, to musi być on tak wykonany, żeby jak najdłużej dało się w niego grać, żeby nie nudził się po pierwszym przejściu. Jest sporo takich gier, które są dobre faktycznie, no ale przejdziemy je raz i chowamy je do szuflady i zaczynamy grać w co innego, a są takie tytuły, które przynoszą nam satysfakcję z grania, niezależnie od tego, ile razy już je odpalaliśmy. I tutaj przykładem takiej konsekwencji jest, tak jak mówiłem, GTA, czy choćby Simsy, chociaż Simsy pierwsza część sprzedała się, szacuje się na około 16 milionów, druga na około 20, a trzecia już tylko kilka milionów, więc wydawać by się mogło, że te następne części trochę już spadają. Szacunek do graczy. Chodzi o to, że środowisko graczy ma pewne podejścia do niektórych technik wykonania, gier i na przykład bardzo krytykowana jest idea DLC. W tym sensie, że jeśli twórca gier potnie grę na kilka części, sprzeda niegotowy produkt, a później coś, co powinno być tak naprawdę w pierwotnym tytule, będzie chciał sprzedać za kolejne pieniądze, no to to bardzo negatywnie wpływa na odbiór. Wszelkie zabezpieczenia typu DRM to spore, przez to miało spore problemy, ponieważ zabezpieczenie, które tam wprowadzono, powodowało, że grę można zainstalować z danego nośnika tylko trzy razy i to się graczom bardzo nie spodobało. Ale szacunek nie tylko do graczy, ale też do gry, ponieważ często mamy sytuację, w której studio przejmuje tytuł od innego studia i
no, brakuje mi właśnie tego szacunku, ponieważ nie spełniają oczekiwań graczy, robią, dokonują jakiejś profanacji, zmieniają jakieś podstawowe zasady gry. To bardzo negatywnie wpływa na odbiór, ale dobrze poradziło sobie z tym Rockstar, kiedy wykonywali trzeciego Max Payne'a, chociaż na początku były pewne obawy, gdy oni opublikowali te screeny z łysym Maxem na tle takiej bardzo słonecznej plaży, ale mimo wszystko udało im się wykonać kawał dobrej roboty i zdobyć uznanie graczy. Oczywiście to, co ty mówiłeś, czyli dopracowanie. Gra nie może być pełna błędów, nie może powodować co chwilę jakichś problemów z rozgrywką. Bardzo wielki problem jest na przykład ze split second, ponieważ występuje tam błąd, który sprawia, że po osiągnięciu pewnej liczby punktów nie jesteśmy już w stanie zapisać gry. I save już przestaje się nadawać do użytku. Disney nigdy nie wydało żadnego patcha, który by to poprawiał. Niestety to bardzo utrudnia cieszenie się z gry. Natomiast są oczywiście błędy, które pozytywnie, może nie tyle pozytywnie, co wzbogacają rozgrywkę, które są wykorzystywane jakoś przez graczy i stają się elementem rozpoznawczym. Tu właśnie wspominany przeze mnie Minecraft też ma wiele takich błędów, które są umyślnie nieusuwane przez twórców tylko po to, żeby zachować pewną logikę świata, który tam jest wykreowany. No i oczywiście spełnienie oczekiwań, chyba że nazywamy się Peter Molyneux, to wtedy możemy rozdmuchać pewne nadzieje i wydać grę, która trochę nie do końca odpowiada temu, co się o niej mówiło przed jej wydaniem. Natomiast w większości przypadków, jeżeli zapowiadamy tytuł, który będzie jakoś bardzo innowacyjny, który ma wstrząsnąć branżą, zmienić podejście do danego gatunku, a później wydajemy tylko kolejny typowy produkt, no to będziemy mogli oczekiwać, że ta gra nie osiągnie nam takiego sukcesu, jak byśmy chcieli. I tutaj dobrym przykładem jest chociażby Duke Nukem Forever, gra robiona przez kilkanaście lat. W efekcie stała się miksem pewnych przestarzałych i bardziej nowych rozwiązań. Jak na grę robioną przez kilkanaście lat i zapowiadaną tak wiele razy i związaną z tak wieloma obietnicami, no to niestety nie wyglądała za dobrze. Natomiast są też gry, które pomimo tego, że tak naprawdę zachowają wszystkie te zasady i zostaną zrobione w sposób dopracowany, będą miały przemyślaną fabułę, będą czymś naprawdę naprawdę dobrym, to nie osiągną takiego sukcesu, bo to też nie jest powiedziane, że to wystarczy spełnić wszystkie te punkty z listy i już można osiągnąć sukces i mieć przebój. To jest screen z gry Dark Sector, dosyć niedoceniany FPS, a nie osiągnął takiego sukcesu jak wiele innych FPS-ów, pomimo tego, że miał naprawdę ciekawy pomysł i dobre wykonanie. Innym przykładem takiej gry może być Trespasser, to jest, można by powiedzieć, w pewnym sensie brat Turoka, bo to też jest FPS, który jako jeden z pierwszych wprowadzał dinozaury jako główny aspekt rozgrywki. Charakteryzował się też tym, że miał silnik bardzo podobny do znanego Havoka. Wszystko można było przesuwać, tak naprawdę trzeba było, bo na tym polegała rozgrywka, że wszystko musieliśmy zrobić sami. Sami musieliśmy przesunąć jakieś pudło, sami musieliśmy wykorzystać otaczający nasz świat do przetrwania tak naprawdę. Bardzo podobnie jak na przykład w Turum. Innym przykładem może być też Call of Cthulhu, Mroczne Zakątki Ziemi, które nigdy nie doczekało się sequela, pomimo tego, że był zapowiadany, ale w końcu się nie udało. Gra, która może graficznie nie, jak na tamte czasy, nie zachwycała swoimi aspektami wizualnymi, ale była naprawdę wciągająca, potrafiła, miała kilka interesujących naprawdę rozwiązań, tak jak szaleństwo głównego bohatera, który jeżeli za bardzo się przestraszył, no to ekran nam się zaciemniał, działy się z nim naprawdę dziwne rzeczy. Świetnie poprowadzona fabuła, no, była oparta na powieściach Mistrza Grozy Lovecrafta. I była naprawdę
dopracowana, było naprawdę dużo też takich nawiązań. Na przykład spotkaliśmy w grze takiego pijaka Zadoka, który pojawiał się też w serii książek, w jednym opowiadaniu Wilma nad Innsmouth, na podstawie którego jest właśnie ta gra. A jak Państwo sądzicie, czy są gry, czy macie jakieś przykłady gier, które są naprawdę dobre, spełniają te wszystkie wspólne mianowniki, ale nie osiągnęły takiego sukcesu? Proszę. Ja uważam, że kreskówkowy Prince of Persia 2008, gdyby był wydany trochę później, osiągnąłby większy sukces, bo ten cały target casualowego grania się zwiększył przez te kilka lat. Czyli po prostu nie wstrzelili się w czas, tak? Że to też jest jakby ważne, żeby gra została wydana w odpowiednim dla siebie czasie. No tak, no bo gdyby teraz wydano Minecraft, Mario, no to prawdopodobnie nie byłoby takie, proszę. Spec Ops The Line, który wyglądał jak każda inna strzelanka z 3 osoby, ale było czymś więcej, nie było reklamowany w ten sposób. I nie zdobył takiej też popularności. Ktoś jeszcze? Ja myślę o takiej grze, która można powiedzieć, że jest takim trochę bratem bliźniakiem American Magis Alice, czyli Evil Twin. Czyli gra, która no po prostu, kiedy wyszła, to już była troszkę przestarzała, ale pod względem oprawy audiowizualnej jest bardzo interesująca i też w ogóle fabuła też jest fajna, ponieważ przenosimy się do królestwa koszmarów, które jakby znajduje się pod łóżkiem głównego bohatera. Więc bardzo fajna gra, która niestety nie osiągnęła sukcesu komercyjnego. No wiadomo, że czasami jest też tak, że gra nie osiąga sukcesu na polu sprzedażowym, ale ma wokół siebie bardzo wierną grupę fanów. Czasami jest tak, że gra sprzedaje się w ogromnej ilości, a jednak w środowisku takich bardziej zorientowanych, może nie zorientowanych graczy, ale mających trochę większe wymagania, już nie uchodzi za taki hit. Jest bardzo wiele krytyki pod kątem serii Call of Duty za to, że nie ma tak rozbudowanych map i jest o wiele bardziej prosta i oskryptowana niż FPS-y z dawnych lat, gdzie faktycznie trzeba było się bardziej postarać, bardziej namyślić, żeby w ogóle je przejść. Zresztą jest z którejś części Call of Duty bardzo popularny filmik, na którym część planszy zostaje przebyta bez oddania żadnego strzału, a wszystko robią nasi komputerowi wspólnicy. Więc to jest, to dobrze podsumowuje niektóre praktyki, które są obecnie stosowane przy tworzeniu gier. Wiadomo, że te wspólne mianowniki są tylko pewnym ogólnym spojrzeniem na to, co może decydować o ogromnej popularności gry, bo przecież niemal zbiorowa panika, która powstaje, gdy tylko zapowiadana jest nowa część GTA, gdy tylko pojawiają się jakieś screeny, trailery, sama mapa, gdy się pojawiła, to w ciągu kilku godzin gracze robili jakąś skalę, żeby sprawdzić, jak duży będzie ten świat, jakieś domysły, petycja w sprawie wydania gry na PC, ma już ponad 500 000 podpisów, zdaje się, więc naprawdę powoduje to szał w całym środowisku, niezależnie od tego, że mogą się oczywiście pojawić też głosy krytyki. Czym innym jest popularność serii GTA, czym innym jest popularność Minecrafta, który przecież jest zupełnie inną grą, ale te wspólne mianowniki w tych grach występują i myślę, że nie da się, o ile da się podać przykłady gier, które pomimo spełnienia wszystkich tych zasad nie są popularne, to nie ma gry, która byłaby na przykład całkowicie wtórna i tylko kopiowałaby te same rozwiązania, nie miałaby żadnej swojej własnej oryginalności, żadnego swojego wkładu, a osiągnęłaby sukces, albo gry, która jest całkowicie niedopracowana, ale staje się hitem, no chyba, że ktoś, może się ktoś nie zgadza, że ktoś zna grę, która w ogóle na jakimś polu całkowicie leży, a mimo to jest takim fenomenem. Czyli chyba wszyscy się zgadzają. No, to w takim razie ode mnie na temat popularności lub niepopularności wynikającej z niespełnienia tych niezastosowania się do tych zasad. To już było na tyle. Czy ktoś ma jakieś opinie, uwagi, pytania? O takiej jednej osobie na
czy to było kilka slajdów wcześniej, takie jakby ostatni punkt wspomnieć jakieś takie nazwisko. Peter Molyneux. Dokładnie. I kto to w ogóle jest, tak? Wypadłaś z tego i są. To jest znany twórca gier, odpowiedzialny m.in. za Populusa. On właśnie jego manierą jest coś takiego, że przed wydaniem gry opowiada niestworzone rzeczy o tym, jaka ona będzie rozbudowana, jakie będzie miała ogromny zestaw możliwości, a po jej wydaniu okazuje się, że trochę tam naciągnął, trochę przesadził. Gra generalnie jest o tym, o czym on opowiadał, ale czegoś brakuje, bo po prostu tak było. Zresztą jego najnowsze projekty, na przykład Curiosity, kiedy opowiadał o tym, że dotarcie do środka tego sześcianu, kojarzysz Curiosity? Tak. Tak, dotarcie do środka tego sześcianu w ogóle zmieni całą branżę, zmieni wszystko, a okazało się, że tak naprawdę tylko zmieniło życie tej jednej osoby, która tam dotarła, bo dostanie ona część, taki jakby kawałek dochodu ze sprzedaży następnych, ze sprzedaży, zdaje się, właśnie Populusa. Dobrze, skoro nie ma więcej pytań, to jest kredy do rozdania, także możesz zadać pytanie, albo w jakiś inny sposób wybrać śledźwica, który dostanie tę grę. Może rzucę, bo... Nie rzucamy. Może, żeby myśleć jakieś pytanie do prezentacji. Do prezentacji? Jak chcesz. Aha, ogólnie. Jak chcesz. Jakiekolwiek. Dobra. No to niech będzie... jakiekolwiek, tak? Jakiekolwiek. Dobra, to niech będzie... Wspominałem kilka razy o Minecrafcie i o tym, to jest tak naprawdę jeden z największych fenomenów ostatnich lat. Czy ktoś wie, w ilu około, nie musi podawać dokładnej liczby, ale ten, kto będzie najbliżej, ten dostanie grę. W ilu kopiach sprzedał się Minecraft? 2 miliony? 4. Więcej. 14 milionów. Około 8 milionów. 10. 9. No. Tak przestrzałem 20. 16. Ja bardziej skłaniłbym się do 16. Dobra. Jeszcze raz, niech podniosą rękę te osoby, które powiedziały. Okej. Okay. Ile? 2. 8. 9. 10. 14. 16. 16,5. Kto powiedział 10 i 14? 10 i 14. Kombinujcie dalej, bo jesteście najbliżej. 13. 12. 12. 12,5 miliona ponad. Co to za gra?